Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego Case Study Series. Ten przypadek, który dzisiaj omówimy, bardzo dobrze pokazuje porównanie technologii druku 3D, technologii przyrostowych, do technologii formowania wtryskowego. Nasz klient, firma AM System, to jest producent elektroniki do samochodów, potrzebował wykonać krótką serię, czyli około 600 sztuk takich obudów do czujników parkowania, dzięki którym te czujniki będą mocowane do zderzaków samochodów. Najważniejszymi czynnikami przy wyborze technologii był czas realizacji, był tutaj bardzo ważny podczas tego projektu, oraz oczywiście koszt produkcji tych części. Zróbmy więc tutaj porównanie kosztów i czasu realizacji technologii druku 3D i technologii wtrysku. Przy technologii wtrysku, aby rozpocząć produkcję, potrzebna jest nam forma wtryskowa, która jest znacznym kosztem przy produkcji tego typu części. W przypadku tego projektu forma wtryskowa kosztowałaby około 40 tysięcy złotych. Koszt pojedynczego wtryśnięcia to około 1,5 złotego, więc wyprodukowanie 600 sztuk takich części kosztowałoby naszego klienta około 40 900 złotych. Jeżeli chodzi o czas realizacji, to na formę nasz klient musiałby czekać około 10 tygodni, samo wtryśnięcie trwałoby około 2 tygodni, więc w sumie nasz klient musiałby czekać około 12 tygodni. Przy technologii druku 3D nie mamy żadnych kosztów początkowych, a koszt wykonania pojedynczej części przy takiej ilości to około 14 zł, więc za wykonanie 600 sztuk nasz klient zapłacił 8400 zł. U nas czas realizacji przy takiej ilości to jest około 5 dni roboczych. W tym przypadku wykorzystanie druku 3D pozwoliło naszemu klientowi zdecydowanie zredukować czas i koszty produkowania części. Plus taką nieoczywistą korzyścią jest to, że nasz klient mógł po wykonaniu tych 600 sztuk bezkosztowo zmodyfikować projekt, co w przypadku wykonania formy wtryskowej byłoby bardzo trudne albo nawet niemożliwe. Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, czy druk 3D może też w Państwa projekcie zredukować czas i koszty, zachęcamy do wyceny. U nas na stronie mogą Państwo wygenerować wycenę automatycznie w ciągu 3 minut. Link do wyceny znajdziecie Państwo w opisie tego filmiku.